Obecnie na maturze nie mamy rozgraniczenia między część teoretyczną i praktyczną. Czy możemy zatem w zadaniach obliczeniowych, gdzie mamy miejsce na obliczenia długopisem, wykorzystać kalkulator w komputerze? Tak, nazywa się Python. Możemy do niego podejść albo przez klasyczny IDE, albo w linii komend. Python czy Python 3. Można go wywołać. No i proszę bardzo, na początek jakaś rozgrzewka, na przykład 2 plus 7, o 9 napisałem, no niech będzie, ale od razu wynik mamy 11. A zapiszmy sobie to do zmiennej, ale już dołączmy nawiasy, czyli na przykład 2 plus 7 miało być, tak? I razy 3. Gdzie wynik? No w zmiennej A, no to wypiszmy zmienną A, nawet nie trzeba printem, tylko nazwa zmiennej, przecież jesteśmy w IDE, właściwie w shellu, tak? W shellu Pythona. No dobrze, ale tam miałem błąd, 2 plus 9, a miałem mieć 2 plus 7, strzałka do góry, strzałka w dół, historia komend. No to poprawmy to. 9. Super. No ale nie posługujmy się dwoma, tak? Tego zamknę. Ctrl D to jest koniec pliku w Linuxie, ale też koniec aktywności Pythona. W Windowsach to było Ctrl Z i zamykamy już shell. To samo będziemy mieli tutaj, w zwykłym IDE Pythona, ale dodatkowo będziemy mieli jeszcze podpowiedzi domyślnego helpa. No to kolejne operacje, na przykład 13 modulo 5, reszta z dzielenia, tak? Czy teraz historia komend? Historia komend tutaj niestety strzałka łazi nam po shellu. No to jak? Lewy Alt P jak previous i N jak next. Kolejne albo wcześniejsze komendy mogę wywołać. Teraz dzielenie całkowite, czyli część całkowita z tego dzielenia. Potęgowanie 3 do potęgi trzeciej, dwie gwiazdki, 27. Jak mamy potęgowanie, mamy też pierwiastkowanie. No dobrze, 27 do potęgi 1 trzeciej. Bez nawiasu byśmy mieli błąd, bo byśmy podnieśli do potęgi pierwszej i podzielili na 3. Teraz będzie oczywiście pierwiastek trzeciego stopnia. Wszystko się zgadza. Mamy też do dyspozycji cały moduł MAT. Wszystko, co jest obliczeniowe w Pythonie dostępne. Doskonały kalkulator. Możemy też pracować na innych systemach liczbowych. No to spróbujmy. Wczytajmy sobie do zmiennej A liczbę. Gdybyśmy tu przypisali konkretną wartość, no to z systemu dziesiętnego, a ja chcę z innego. Posłużmy się zatem poleceniem int. Taka funkcja, zobaczmy, domyślnie wczytuje liczbę całkowitą z podstawą systemu dziesiętnego. A z innego też można, tylko wystarczy coś innego tu wpisać. No to co? Tekst jako tekst. 3, 2, 1, 1, ale z systemu czwórkowego. Mamy A. W systemie dziesiętnym to jest 229. No to B teraz. Czytam w taki sposób. B i liczba 2, 3, 2, 2. 2, 3, 2, 2. Też z systemu czwórkowego. Wczytywać mogę z szesnastkowego. Wystarczy 16 wpisać. Z siódemkowego, trójkowego, z dowolnego niemal systemu mogę sobie wczytać liczbę i przekonwertować ją. Potem wypisać ją domyślnie w systemie dziesiętnym. Dobrze, musimy teraz wykonać operację co? Dodawania, odejmowania, tak jak tutaj nas proszą. A plus B. Mamy wynik, ale w systemie dziesiętnym. Czy mogę go wypisać teraz? Chcemy w systemie szesnastkowym i czwórkowym. Tak, w systemie szesnastkowym z wypisywaniem jest troszkę gorzej. Tak jak importować, wczytywać mogłem sobie z dowolnego systemu liczbowego, tak wypisywać już mogę tylko do tych, które nam obsługuje funkcja print, bo to właśnie ona nam zapewni właściwe formatowanie. No jeżeli chcę formatować, no to F i teraz tekst, wewnątrz którego będę miał to, co zostanie sformatowane właściwie. To, co będzie formatowane, bo może być tutaj kilka elementów formatowanych, to każdy z takich elementów w klamrę biorę. No i mówię mu, że co? A plus B masz sformatować, ponieważ domyślne formatowanie to jest do systemu dziesiętnego, no to teraz mi się pojawi dokładnie to samo. Alt P. Ale teraz powiem mu, formatuj do systemu X, czyli systemu szesnastkowego. Proszę bardzo. A przy odejmowaniu wychodzi taki wynik. 1,9F, 2B. Czy to są właściwe odpowiedzi? Tak, już jedną kolumnę mamy wypełnioną. Zatem jeden punkcik już zdobyliśmy.
No dobrze, a teraz chcemy do systemu czwórkowego. No niestety funkcja print nie wyświetla, no znaczy nie konwertuje nam liczb do dowolnego systemu, a tylko do tych, który ma zakodowany. Ma szesnastkowy, ma ósemkowy, literka O, i ma binarny. Te, które są najistotniejsze dla informatyków. I proszę bardzo, mamy binarny, ale jak mamy binarnie, no to do czwórkowego to w locie sobie zamieniam, tak? Bo co, każde dwa bity to jest jedna cyfra czwórkowego, czyli co? 3, potem 2 i 2. Popatrzmy na wynik. 3, od tyłu zamieniałem 3, 2, 2. A tutaj alt print i teraz dodawanie, też binarnie wyświetlmy. 3, 3, 1, 2, 1. 3, 3, 1, 2, 1. Super. No niestety tylko binarny ósemkowy i szesnastkowy, ale pomoc niezwykła. No, plus oczywiście możemy zrobić to z dowolnie dużą liczbą. Przecież pamiętamy, że Python nie ma takiego kłopotu jak język C z ograniczeniem na ilość pamięci przeznaczonej dla zmiennych. Na pewno tutaj ponad 100 cyfr możemy sobie wpisać. Wpiszmy sobie jakąś dużą liczbę dziesiętną, proszę bardzo, i wypiszmy ją na przykład szesnastkowo. Czemu nie? Jak już rozwiązaliśmy zadanie z matury próbnej numer 8, to jeszcze szybciutko rozwiążmy dwa krótsze zadania, szóste i siódme. Szóste, czyli protokoły. Dopasuj protokół FTP, File Transfer Protocol, czyli protokół przesyłania plików. Usługa tutaj akurat się nazywa tak samo, wyjątek taki, protokół przesyłania plików. Dobrze, SMTP IMAP, SMTP Send Mail Transfer Protocol, wysyłanie plików, wysyłania poczty elektronicznej albo przesyłania pomiędzy serwerami, tak? SMTP IMAP, ściąganie albo synchronizacja skrzynki pocztowej z klientem. Starsza wersja tego protokołu nazywała się POP3 i obsługiwała tylko ściąganie albo kasowanie maili na skrzynce pocztowej. Nie było tej synchronizacji. Tu mamy pełną synchronizację, czyli te dwa protokoły obsługują usługę e-mail. Usługa się nazywa e-mail, ale ten konkretnie wysyłanie i przesyłanie maili, a ten ściąganie do klientów, czyli protokół odbierania poczty elektronicznej IMAP, przesyłania poczty elektronicznej SMTP, HTTPS, protokół, transfer protokół, czyli protokół transportu hypertekstu. Hypertekst to jest oczywiście taki tekst z hiperłączami, czyli z linkami, czyli zwykłe strony internetowe, tak? S w wersji secure, czyli szyfrowanej, czyli to będzie ta odpowiedź. No i oczywiście, gdyby ktoś się pytał, czy z bankiem można się takim protokołem połączyć, tak, ale gdybym użył zwykłego protokołu HTTP bez S, no to wszystkie strony, gdzie czytam, nie loguję się, nie wysyłam żadnych haseł, też mogą być oczywiście otwierane przez zwykły protokół HTTP bez szyfrowania. I oczywiście rozróżniajmy, to jest protokół, a usługa, jaka jest obsługiwana przez ten protokół, www. To jest usługa, a protokół to HTTP. Dobrze, i jeszcze ostatnie zadanko, które z tej części takich narzędziowych. Czy to jest prawda? Klucz symetryczny umożliwia przeprowadzenie operacji szyfrowania i deszyfrowania. No tak, jeżeli jest symetryczny, to znaczy, że i w jedną, i w drugą stronę można wykonać operację i szyfrowanie, i deszyfrowanie tym samym kluczem. A zatem jest to prawda. W szyfrowaniu symetrycznym używa się kluczy prywatnego i publicznego. No to jest zaprzeczenie tego, co powiedzieliśmy wcześniej, bo symetryczny to znaczy, że ten sam klucz w dwie strony działa. To znaczy, że drugi przeczy pierwszemu. Jest fałszywe to drugie zdanie. Natomiast czy są takie szyfrowania, gdzie się używa dwóch kluczy, prywatny i publiczny? Oczywiście tak. To są szyfrowania asymetryczne, niesymetryczne. Dlaczego tak? Ktoś, kto ma klucz prywatny, może sobie zdeszyfrować, może odczytać wiadomość. A publiczny? Nie, klucz do szyfrowania. Tak, klucz do szyfrowania może mieć każdy. Każdy może zaszyfrować wiadomość i mi ją wysłać. Natomiast tylko ja posiadam prywatny i tylko ja mogę ją zdeszyfrować.
Wróćmy jeszcze do tego zadania obliczeniowego z systemami liczbowymi. Mamy miejsce na obliczenia, to znaczy, że w zamyśle autora najlepszą drogą będzie po prostu na papierze, tak, długopisem. Jak jesteśmy ogarnięci, to oczywiście, że tak. No dodajemy te dwie liczby, proszę bardzo, w słupku. Klasyczne warunki. 1 plus 2, 3. To samo, 3. 2 plus 3, 5, ale 5 już nie mamy w systemie czwórkowym, tak? To jest o 1 więcej niż podstawa systemu, czyli 1 i 1 dalej. 1 więcej niż podstawa systemu, czyli 1, ponieważ więcej niż podstawa systemu, no to 1 dalej, tak? I co tutaj mamy? 2, 6. O 2 więcej niż podstawa systemu, czyli 2 i 1 dalej. Czyli wychodzi 1, 2, 1, 3, 3 i pamiętamy, że to jest dobry wynik, super. Odejmowanie, no. Te same reguły, tak? 1 minus 2. Brakuje pożyczka. Ile brakuje? Jedności. To znaczy, że mamy o mniej 1 niż podstawa systemu. Tak? To tak jakbyśmy w systemie 10 mieli 10, mniej o 1 niż podstawa systemu 10, czyli 9. Tak? I tu jest ta sama sytuacja. Tylko tu jest podstawa systemu 4, czyli tu mamy trójeczkę. Co tutaj? Tu już mamy 0, bo była pożyczka. 0 minus 2. Dwóch nam brakuje. Czyli co? Tu znowu będzie pożyczka, tu była pożyczka, tu też jest pożyczka i tu dwóch brakuje, czyli o 2 mniej niż podstawa systemu, czyli 2. A tutaj mamy ile? Tu nam zostało 1, bo była pożyczka, 1 minus 3, też dwóch brakuje, czyli znowu pożyczka, dwóch brakuje, 2 mniej niż podstawa systemu, czyli 2. No i co? Tu też była pożyczka, czyli 2 minus 2, 0. Tutaj nic nie ma, 2, 2, 3 i to też jest oczywiście dobry wynik. Te liczby możemy już zapisać w systemie czwórkowym, no bo wykonywaliśmy operacje w systemie czwórkowym, zostaliśmy w systemie czwórkowym. A w systemie szesnastkowym, no to jeżeli z dwójkowego potrzebujemy na szesnastkowy zamieniać po 4 bity, no to z czwórkowego, już mamy, każda cyfra to już są 2 bity, no to teraz będziemy grupować sobie po 2, po 2 cyfry, tak? Bo to są 4 bity, to są 4 bity. Tak? To są 2 bity. Jedna cyfra to 2 bity w systemie czwórkowym. No to 4 bity. Czyli dwie cyfry sobie zamieniamy indywidualnie. No to co? Tu mamy 3 i 3 czwórki, czyli 12 i 3, czyli 15, czyli co? F. Tu mamy 1 i 2 czwórki, czyli 8 i 1, to mamy 9 i 1. 1, 9, F. Tu zamieniamy znowu. To razem i to razem. Tu nie ma żadnego problemu, to jest dwójka, a to jest 3 i 2 czwórki, czyli 8 i 3 to jest 11. 11, czyli B. No, tu może ładnie na czerwono, żeby już się na wszystko zgadzało. I pamiętamy, że to są oczywiście dobre wyniki. I to zadanie bez kalkulatora chyba w taki sposób troszkę szybciej się rozwiąże, tylko no musimy to oczywiście umieć, musimy być ogarnięci. Na to liczą ludzie, którzy układają te zadania dla nas. Dziękuję.